Rozdział 15. Ceremoniał pożegnań. Nagrobek Ligi. Mistrzowskie Rady. Tajemnica Globusa. Policja jest cierpliwa. Patrzyłem na jaśniejącą w styczniowym ostrym słońcu sylwetę Nieborowskiego Pałacu. Dziwnie ukazywała mi się przez czarne konary parkowych drzew. Jak przez kraty. Odwróciłem się i poszedłem dalej, ale coś zmuszało mnie, bym spojrzał za siebie. Pomyślałem, pałacu, zgromadziłeś nas zaledwie kilkoro na tak krótki czas i ktoś okazał się złodziejem, ktoś inny, czy może ten sam, pozuje na twego złego ducha. Cóż, Nieborowska perło, nie żałowałaś nam swego piękna, ale nie oszczędziłaś podejrzeń i przesłuchań. Co twórczego stworzyliśmy tu zajęci myślami, co jeszcze może zostać stąd ukradzione, zanim będzie nam wolno opuścić Nieborów? Cóż nam zadałeś, domu Radziwiłłów, że poznaliśmy nawzajem swe słabostki? Marzenia miłosne i czyjeś ciągotki do trunków? Głupotę i donosicielstwo? Złośliwość? Pozory talentu i małostkowość. Jak na kilka zaledwie osób, czyż nie wystarczy? Domie twórczy, zaśmiałem się, choć naprawdę nie było mi do śmiechu i... Cóż mogłem zrobić innego? Zawróciłem do pałacu. Gdy szedłem już pod jazdem, nisko nade mną przeleciała wrona, kracząca cicho, a ja odebrałem jej ochrypły głos jako naigrywanie się ze mnie. Kra, kra, Tomaszu, ukradli, ukradli. Kretyn, kretyn, kres twój, kres. To głupie ptaszysko wykrzyczało mi nad głową to, o czym myślałem już od wczoraj. Pogromca złodziei skarbów sztuki, słynny pan samochodzik poniósł klęskę. Nie pomogły tak dzielne urwisy, na nic zdało się wsparcie wyjątkowego mózgu mistrza Nataniela. Kres. Kropka. Kres. Innym gościom Nieborowskiego pałacu też dojadł pobyt w tym cudzie architektury. Nikt się nie zdziwił, gdy jako pierwszy odjeżdżał stąd naczelny redaktor Horyzontów Filozofii, magister czy też doktor Krupa. Na odjezdnym pożegnał się serdecznie ze wszystkimi, nie włączając malarza Borówko, czym naprawdę mnie i Nataniela zadziwił. Ściskając moją dłoń w nieco lepkim uścisku, rzekł: słyszałem od mistrza Nataniela, że pracuje pan nad dziełem o opatach Sulejowskich. Sulejów? Znam, znam, byłem tam kilkakrotnie. I jeszcze mam zamiar się udać, zaśmiał się dziwnie. Ukończywszy swe dzieło, zapewne zyskasz pan sławę, dojdziesz do wysokich godności i urzędów. Proszę wtedy nie zapominać o swych znajomych. Wtrącił się mistrz Nataniel. W naszym świecie, redaktorze, godności i urzędy są wielkim ciężarem. Dlatego zwykle kładą je na osłów. Kwestionuje pan równość obywateli, podstawową zasadę naszej demokracji, zdziwił się Krupa. Nataniel gorąco zaprzeczył. Nie, nie, drogi panie. Równość to wielkie osiągnięcie, ale nie naszych czasów. W starożytności żył zbój Prokrust. Miał on żelazne łoże, na które kładł ludzi wysokiego wzrostu i ucinał im części nóg sterczące poza krawędzie. Ludzi małego wzrostu zaś rozciągał siłą, aby osiągnęli długość łoża. Albowiem Prokrust głosił zasadę równości. Mistrzu, pan jest wielki, zapiał z zachwytu filozof. Nataniel posmutniał. Żeby mnie tylko nie skrócili o głowę. Dlatego pozwól, mistrzu, że dopomogę ci dobrą radą. Dawniej panowało prawo pięści. Dziś zaczyna panować prawo palców. Nie dziw się przeto, jeśli spostrzeżesz, że tak jak w Nieborowie, giną wokół ciebie co cenniejsze przedmioty. Albowiem tylko głupcy pracują jeszcze całą dłonią. Mądrzejsi uczą się używać wyłącznie palców, to partia pokera. Jaka szkoda, że nie zagraliśmy. I redaktor uczynił gest tasowania kart. W południe odprowadziłem profesora Zanna i Stokrotkę przed pałac do bryczki, która miała ich zawieźć na stację, na pociąg do Krakowa. Czy mógłby mi pan wyjaśnić, zapytałem grzecznie profesora, czemu przed kilkoma dniami rozległ się w środku nocy hałas w pańskim pokoju? Przepraszam za niedyskrecję, ale sprawa tam nie trapi. Drobiazg, łóżko się pode mną zawaliło. Och, te stare i wiecznie trzeszczące łóżka w Nieborowie. Z ich powodu nie przyjadę tu nigdy więcej. A dzisiaj w nocy spadnie śnieg. Tratata. Stokrotka pożegnała się ze mną chłodno. Omyliłam się co do pańskiej osoby. Żałuję. Czy nie ma już dla mnie ratunku? Uśmiechnęła się. A może odwiedzi mnie pan w Krakowie? Z przyjemnością, powiedziałem, wiedząc, że nie dotrzymamy przyrzeczenia. Mistrz bardzo mnie za to potępił. Odbywaliśmy właśnie przedobiedni spacer po parku. Pogoda była bowiem słoneczna, a powietrze tak ciepłe, że prawie wiosenne. Nataniel wskazał mi piękny marmurowy nagrobek rzymski z łacińskim napisem, który brzmiał w tłumaczeniu Bogom podziemnym. Acili Capitolini Marek Winicjusz, syn Marka z gminy Fabijskiej. Salivianus, żonie najświętszej i najrzadszego przykładu. Czy wiesz, Tomaszu, że napis tego nagrobka spożytkował Sienkiewicz w Quo Vadis? Marek Winicjusz, syn Marka z gminy Fabijskiej i jego najświętsza żona, Ligia, jak nazwał ją pisarz. Smutno mi, że tak źle obszedłeś się z tą, która mogła stać się twoją Ligią. Kogo masz na myśli, Natanielu? Córkę Zanna. Milczałem. Wczoraj w parku bąknąłeś coś o pragnieniu wyjazdu. Przemyślałem twoje słowa. Jutro rano opuszczamy Nieborów, zdecydował.
Och, mistrzu, jakże ci jestem wdzięczny, zawołałem z ironią. O 16:00 Niemek miał pociąg do Poznania, gdzie zamieszkiwał wraz z Eleonorą, żoną najrzadszego przykładu. Podczas obiadu czule zagadał do mistrza. Żałuję, Natanielu, że tak mało rozmawialiśmy o literaturze. Wiesz dobrze, jak bardzo cenię twoje zdanie. Lecz złodziej wszedł nam w paradę i zamącił spokój. Dałeś mi jednak chwilę niezwykłej radości i jak święty relikwiarz uwożę rękopis wspaniałego aktu zdemaskowania w formie sonaty majorowej G-dur. Tylko poeci wysokich klas jeszcze zachowali fantazję. Jaka szkoda, że nie prozaicy. Ależ, uniósł ręce mistrz. Jasną przyszłość widzę przed nami. Bylebyśmy tylko czerpali ze źródła twórczości czystej, tu serdecznie uścisnął dłoni prozaika. A jakąż to mistrzowską radę miałby pan dla mnie? Zachichotał Grzegorczyk, również szykujący się do odjazdu. Przysłowie powiada, mistrz cofnął dłoni przed jego ręką, nie czyń głupcowi wedle głupstwa jego, abyś mu się nie stał podobnym. Odpowiadaj głupiemu wedle głupstwa jego, aby nie myślał, że jest mądry. Stąd wniosek, panie Grzegorczyk, że trudno mi będzie dać panu odpowiedź, albowiem zasługuje pan na wielkie głupstwo, którego wymyśleć nie jestem w stanie. Kto głupi, kto mądry, nie wiem, wtrącił niespodziewanie przechodzący obok Borówko, ale wiem, że wyjadę stąd ostatni. Im was mniej, tym więcej natchnienia. Gdy późnym popołudniem zalegiwałem jeden z foteli palarni, pogrążony w myślach, które, naprawdę, dalekie miały być od wspomnień rozmowy z czarną Milady w opuszczonym młynie, a tak po prawdzie, wybaczcie, jakoś wciąż do niej wracały, w drzwiach stanął mistrz Nataniel w splendoru mu dodającym futrze i bobrowej czapie. Ubiaj się, rozkazał. Nadchodzi ostatni akt dramatu. O nie. Nie, zaprotestowałem. Wystrzegam się spektakli, których jesteś inicjatorem. Bądź łaskaw pozostawić mnie w spokoju. Nabrałeś mnie w sprawie malarza, drugi raz nabrać się nie dam. Akt zdemaskowania malarza należał do miłych omyłek. Nataniel z radości aż zaklaskał. Co mu tak zależało na pognębieniu tego biedaka, pomyślałem. Ach tak, chodzi o to, że Borówko nazwano tu, i to kilkakrotnie, mistrzem. Jakiż to ostatni akt planujesz? Niechętnie uniosłem się z fotela. Oj, machnął ręką mistrz. Chodzi po prostu o wyjazd stąd, mój drogi. Na taki akt właśnie czekałem, uśmiechnąłem się. Chociaż z tym złodziejem jakoś nam nie wyszło. Nataniel wzruszył ramionami. Od tego jest komisarz Kolec i jego koledzy. Co do mnie, to w pełni mnie cieszą tłumaczenia fragmentów Starego Testamentu, których tu dokonałem. Ty zaś zapewne posunąłeś pracę nad opatami sulejowskimi naprzód. Chyba, że cię tak przestraszył ów podrzucony bełt kuszniczy, że w rozdygotanych lękim palcach nie mogłeś utrzymać długopisu. Zakpił, czym dowiódł swego naprawdę dobrego humoru. A poza tym, co do złodzieja, to może on już sobie stąd pojechał. Pa, pa. Prac twórczych dokonaliśmy, złodzieja przegapiliśmy, możemy więc jechać. Nie miałem jakoś ochoty na żarty. Pozwolisz, że się spakuję. Ominąłem ostrożnie rozpartego u progu palarni mistrza i poszedłem do swego pokoju. Zapaliłem światło i przed oczy wepchnął mi się od razu globus z rysunku Mai Brezowskiej. Czegóż ty chcesz ode mnie? Jęknąłem, odwracając się od niego i rzucając neseser na łóżko. Ale czułem, że on tam, za mymi plecami, puszy się, patrzy na mnie, o ile globusy mają oczy, jak na miernotę, nieudacznika. Że z całą ochotą wyzwałby mnie na przynajmniej słowny pojedynek. Spakowałem swe notatki i manatki. Usiadłem naprzeciw globusa. No i co, powiedziałem. Byłem w tym pałacu tak długo, jak chciałem. Na nic się zdało straszenie rodem z taniego kryminału. A że nie zdemaskowałem złodzieja? Spokojnie, na drogach między Nieborowem a Sulejowem jeszcze się spotkamy. Pewien tego jestem, jak tego, że na imię mamy Tomasz. A gdybyś go nawet spotkał i zdemaskował, wydało mi się, że globus odpowiada, nie podniosą ci nawet pensji w ministerstwie, urzędniczyno. Mały człowieku, spójrz na mnie. Skonstruowano mnie dla wielkiego króla. Trwam tu 300 lat i będę istniał taki jak dziś, gdy o tobie już zapomną. Ja, Tomaszu, ukazuję ziemię i jestem wielki. Wielki? Ty ogromna pusta banio. Ludzie cię zbudowali i kiedy zechcą mogą cię zniszczyć. Nie tylko ciebie, modelu ziemi, ale i prawdziwą ziemię. Mówiłem coraz głośniej, coraz bełkotliwiej, bo nagle w mózgu zaczęły się powtarzać dwa słowa. Wielki. Pusty. Wielki, pusty. Wielki, pusty. Już pędziłem po schodach. Biblioteka. Drzwi otwarte. Globusy. Położyłem dłonie na górnej połowie pierwszego. Poddała się i zaczęła obracać zwolna. Trzasnęły drzwi. Obejrzałem się. Kolec podnosił w górę zaciśniętą pięść. Niech pan to zostawi, do diabła. Ale. Ściszyłem głos do szeptu, a dłoń zsunęła mi się z globusa, przyszło mi na myśl. Przedwczoraj nocą bowiem. Zająknąłem się ze wstydu, gdy tropiłem ducha mnicha z Sulejowa, zebrałem się na odwagę, usłyszałem z biblioteki bicie zegara. Wbiegłem tutaj, ale zegara nie było. Opowiadałem chaotycznie. Przed chwilą przyszło mi na myśl, że może. Może globus otwiera się jak orzech, na dwie połówki? A w środku znajduje się schowany zegar.
Oficer nakrył mi dłonią usta. Ani słowa. Ani słowa, bo pana zamknę, syknął. Więc. Bełkotałem. Czytam. Kiwnął głową. Tak. W tych globusach jest nie tylko zegar, ale i płótna zaginionych obrazów. No tak, westchnąłem radośnie. Przecież od początku było wiadomo, że skradzione rzeczy nie zostały wyniesione z pałacu. Robiliśmy szczegółową rewizję, ale nikomu z nas nawet przez myśl nie przeszło, że te globusy się otwierają. Dopiero, gdy pan Józef wycierał je z kurzu, zobaczyłem, że połówka jednego drgnęła. I tak natrafiłem na przechowalnię złodziejskich łupów. Gratuluję, że i pan ją odkrył. I to drogą samej dedukcji. Ale kto? Kto jest złodziejem? Zawołałem, nie myśląc nawet, żeby ucieszyć się z pochwały fachowca. Oficer wzruszył ramionami. Oczywiście ktoś z nieborowskich gości. Odciski palców, gorączkowałem się. Cóż by dały, zaśmiał się kolec. Któż z państwa nie dotykał globusów? Dlaczego więc zezwolił pan na wyjazdy? A co miałem robić? Nikogo za rękę nie złapałem. Facet, a może facetka, ukradł, schował łup w globusie i czekał sposobnej chwili, żeby te rzeczy wynieść z pałacu. Tylko, że okazał się zbyt zachłanny i potknął się na kradzieży zegara. Zegar nie jest mały i nie jest lekki. Kradzieży dokonano w ciągu dnia, złodziej bał się go nieść do dalszych pokoi. Zresztą miał bardzo niewiele czasu. Na tej podstawie domyśliłem się, że zegar znajduje się w pobliżu biblioteki, a może jeszcze w bibliotece. Krzątanina pana Józefa ułatwiła sprawę i znalazłem zguby. Wówczas zezwoliłem na opuszczenie pałacu. Ja także jutro stąd wyjadę. Pan także. Aha, rozumiem. Dopóki pan tu jest, złodziej będzie się lękał wyjąć z globusów skradzione rzeczy. Ale oczywiście przyjedzie ktoś inny, ktoś po cywilnemu, w charakterze gościa, prawda? Będzie tu mieszkał i baczył na globusy. Oficer skinął głową. Oczywiście będzie pan uprzejmy dochować tajemnicy. Wobec wszystkich bez wyjątku, popatrzył na mnie uważnie. Nawet wobec pana Nataniela. Dopowiedział, jakby usłyszał moje niewypowiedziane przecież pytanie. Ale ja nie. Czyżby i jego, tak znanego poetę, pan podejrzewał, szepnąłem ze zgrozą. Każdy z państwa jest kimś w swej specjalności, a przecież kradzieży dokonano, uśmiechnął się, jak zawsze niewesoło, komisarz. A podejrzewać? Cóż, taki mój zawód. Westchnął. Nagle zaniepokoiłem się. A, może złodziej wyjedzie stąd nie zabrawszy łupu? Może już wyjechał? I wróci po skradzione przedmioty dopiero za miesiąc albo dwa? Może za rok? Proszę się nie obawiać. Jesteśmy cierpliwi,